A naszym gościem w tej części poranka jest Maciej Wąsik, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Witam wszystkich telewizorów w Telewizji Republika. Opozycyjnych dziennikarzy rozgrzewa dzisiaj informacja o ewentualnym, możliwym już na tym posiedzeniu Sejmu, wotum nieufności wobec ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry. Piszą, że może to być początek rozpadu koalicji, chociaż z drugiej strony odnotowują, że no, koalicja będzie bronić swoich ministrów. Więc o co w tym wszystkim chodzi, może pan wie. No to jest kiedyś klasyk. Donald Tusk powiedział, że takie zbójeckie prawo opozycji, zgłaszanie takiego wotum. I zbójeckie prawo opozycji jest wykorzystywane przez dzisiejszą totalną opozycję. Raz na jakiś czas pojawiają się takie wnioski o udzielenie wotum nieufności któremuś z ministrów. Zazwyczaj w koalicji rządzącej jest to traktowane jako laurka, takie wotum nieufności. I zazwyczaj wzmacnia tego ministra. Także ja oczywiście zagłosuję przeciwko wnioskowi opozycji. Testują rząd, testują Zjednoczoną Prawicę, szukają dziury, a nuż pewne różnice zdań wpłyną na to, że uda się takie wotum przeprowadzić. Jestem przekonany, że nie uda się takiego wotum przeprowadzić. Jesteśmy Zjednoczoną Prawicą, działamy wspólnie, działamy razem. Czasami mamy różnice zdań, czasami dyskutujemy na ten temat. To normalne w demokracji, także w koalicjach rządzących. To nigdy nie jest tak, że 231 posłów ma takie same zdanie. Czasami trzeba się przekonywać, czasami trzeba przegadać różne rzeczy. To jest normalne, ale jestem przekonany, że w decydujących momentach jesteśmy jak jedna pięść i nie widzę szans powodzenia takiego wotum ze strony opozycji. 231 to znaczy, że PiS ma w tej chwili większość jednego głosu? No, 231 to jest przysłowiowa większość sejmowa. Wydaje mi się, że tą większość mamy większą i wydaje się, że im bliżej wyborów, ta większość będzie silniejsza. W takim najbardziej zwulgaryzowanym, czyli najprostszym komunikacie prasowym jest, wygląda to tak, że to Zbigniew Ziobro blokuje ustępstwa Prawa i Sprawiedliwości wobec Komisji Europejskiej i równocześnie blokuje te miliardy, które spłyną na każdego z nas, jeśli się całkowicie poddamy tutaj pomysłom pani von der Leyen i jej politycznych lalkarzy, powiedzmy. Według mnie te miliardy blokuje Donald Tusk, który mówi, dajcie mi te pieniądze wówczas, kiedy ja obejmę władzę, a będzie się to wam bardziej opłacało, bo moje rządy, jak już nieraz udowodniłem, były bardziej powolne władzą w Brukseli. Polska nie wybijała się tutaj na jakąś niezależność, na jakąś suwerenność. Robiliśmy to, co chcieliście, więc lepiej dać mi te pieniądze, a nie tej strasznej Zjednoczonej Prawicy, która nie chce słuchać ani Berlina, ani Paryża, ani Brukseli, tylko prowadzi własną politykę. I jeżeli mam tutaj wskazać winnego tej sytuacji politycznie, to jest oczywiście Donald Tusk, który oczywiście mówi, dajcie mi jeden dzień, a ja załatwię pieniądze. No bo on się tam już z nimi dogadał i pewno na te pieniądze, i pewno myśli, że to tak będzie zrobione, że tymi pieniędzmi będzie mógł wygrać wybory. No, mam nadzieję pokrzyżować szyki Donaldowi Tuskowi. Ja jestem przekonany, że Donald Tusk tych wyborów nie wygra, a Zjednoczona Prawica będzie miała trzecią kadencję. Oczywiście wymaga to wiele pracy, wymaga to wiele mądrych działań politycznych, ale nasze środowisko na to stać. Wielokrotnie żeśmy na to pokazali. Z drugiej strony nie mamy w zasadzie żadnego programu oprócz antypisu. Nie ma żadnej oferty dla Polski oprócz nienawiści, która płynie z tych spotkań Donalda Tuska i tej nienawiści do PiSu, tego szczucia, tego dzielenia Polaków. Jestem przekonany, że nasze będzie na górze, że biało-czerwone wygra z tęczową flagą i Zjednoczona Prawica nadal będzie rządzić. Być może nawet będzie silniejsza. To za moment jeszcze przejdźmy do Unii Europejskiej. Szymkowski Welsenk pojechał do Unii Europejskiej, do Brukseli, był w zeszłym tygodniu. No i dzisiaj wiemy, że podstawił im taką prośbę. Jeżeli państwo macie zastrzeżenia do naszych praw, do naszych ustaw, to napiszcie to
i wtedy będziemy rozmawiać, a nie mówcie, że ogólnie chodzi o to, żeby było sprawiedliwie, a w szczegółach chodzi o to, bo to akurat wiemy, żeby jeden sędzia mógł kwestionować status innego sędziego. No, zgoda na coś takiego gwarantuje, że anarchia w polskim systemie sprawiedliwości tylko wzrośnie, więc dojdziemy do jakichś dobrych wzorców z XVIII wieku. Ja też się tak zgadzam. Były kraje, którym Polska XVIII wieku pasowała. Osiągnęły z tego niebyle jakie korzyści, także terytorialne. I my po prostu musimy prowadzić suwerenną, niezależną politykę. W mojej ocenie przekracza Komisja Europejska swoje uprawnienie, blokując KPO dla Polski. Być może będą z tego wyciągnięte kiedyś wnioski, zobaczymy. Natomiast na pewno ten układ sił w Europie musi się zmienić, a wiele na to wskazuje, że do tego w wielu, wielu krajach może dojść, bo widzimy, że Europa w jakiś sposób się budzi. W wielu krajach wygrywają siły, które nigdy, jeszcze 2-3 lata temu, nie miały szans dojścia do głosu. A ile prawdy jest w tym stwierdzeniu, które jest sprzedawane w mediach, że to właśnie sprzeciw Zbigniewa Ziobry i Solidarnej Polski sprawia, że tego KPO nie ma? Według mnie to jest narracja ukuta przez opozycję i ja powiem tak, my musimy mówić, opowiadać własną historię, jak to wygląda z naszej strony. Wydaje się, że to właśnie wygląda zupełnie inaczej, że to nie Zbigniew Ziobro, ale najbardziej Donald Tusk blokuje środki z KPO i Polacy muszą to usłyszeć, że to jest właśnie próba takiego złożenia oferty Europie. Zablokujcie PiS-owi KPO, ja dojdę do władzy, dacie mi pieniądze i będę mógł tego użyć w kampanii wyborczej, a ja wam za to odpłacę. Jak? Zobaczymy. W wielu, wielu miejscach już decyzje Donalda Tuska były spolegliwe wobec Unii Europejskiej. Ale nawet jeżeli koalicja Zjednoczonej Prawicy poszła na spolegliwe kierunek wobec Unii, no to się okazało, tak jak w czerwcu, że pani von der Leyen nagle zmieniła zdanie. Umówiła się na jedno w Warszawie. Ja powiem tak. My musimy mieć pewne gwarancje i oczywiście należy z Unią rozmawiać. To jest polityka. Jesteśmy częścią Unii. Z Unii mamy też oczywiście korzyści. Polacy chcą być w Unii. My to rozumiemy. Prawo i Sprawiedliwość jest proeuropejskim stronnictwem. Natomiast musimy sobie powiedzieć, że pewne rzeczy w Unii nie mogą stać na głowie. Muszą być znormalizowane. Muszą być dotrzymywane traktaty. O tym mówi często Jarosław Kaczyński na spotkaniach. Według mnie dociera to do ludzi. Ludzie to zaczynają rozumieć, że to nie może być tak, że Unia jest wartością samą w sobie i powinniśmy klęczeć przed Unią tylko dlatego, że jesteśmy w Unii. Nie. Takim dobrym przykładem są sprawy finansowe. Niemcy otrzymały zgodę na dofinansowanie swoich przedsiębiorstw sumą 200 miliardów euro, no bo ich stać, a w Polsce ma być cofnięta tarcza antyinflacyjna, która została przyjęta w zeszłym roku, między innymi obniżenie do zera niektórych stawek podatku VAT, no po to, żeby tej inflacji nie rozkręcać. Tutaj nie ma różnicy, to jest ta sama instytucja. Różne. W ogóle w niektórych sprawach Unia idzie za daleko i przekracza swoje kompetencje i podejmuje decyzje w sprawach pozatraktatowych. Ja przypomnę, że Unia nie ma prawa wtrącać się do polityki wewnętrznej krajów w kontekście chociażby organizacji wymiaru sprawiedliwości. Nie jest tak, że my będziemy decydować, jak ma wyglądać wymiar sprawiedliwości w Hiszpanii, Francji czy we Włoszech. Tak samo Unia nie powinna, Polsce zostawić tutaj pełną swobodę. Ja nie widzę tutaj pola do tego, żeby Unia nam pewne rzeczy dyktowała. Niemniej jednak polityka jest polityką. Trzeba pewne rozmowy prowadzić i być może zamiast za drobiazgi może uzyskać bardzo dużo. Jestem przekonany, że te negocjacje polski rząd przeprowadzi bardzo dobrze, jeżeli będą taka potrzeba, ale też uważam, że powinniśmy stać twardo na swoim stanowisku. A jak pan ocenia ten pomysł, żeby Unia czy Bruksela powiedziała na piśmie, czego od nas chce? To jest bardzo dobry pomysł i uważam, że niech napiszą, bo dużo łatwiej mówić, a na papierze jednak pewne rzeczy zostają, może to ocenić pod kątem prawnym, traktatowym i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że to jest to bardzo dobry pomysł Ministerstwa Spraw Zagranicznych, które jakby prowadzi tą politykę. No właśnie, bo
To co pan powiedział, że te wszystkie uroszczenia Unii Europejskiej wobec polskiego systemu są wprost sprzeczne z traktatem europejskim, więc oni nie mogą napisać czegoś, co jest sprzeczne z traktatem, bo za chwilę ten dokument nie będzie. Więc ciekawa pułapka, ale pewnie zrobią tak, że będą na nas dalej krzyczeć i marudzić. Dobra, przyjrzyjmy się w takim razie temu, co nas czeka, czyli pojawiły się informacje o kwestionowaniu statusu sędziów w tej opozycyjnej narracji. Istnieją jacyś neosędziowie, neo-KRS. Ja w zasadzie nie wiem, o co chodzi, ale prawnikiem nie jestem. Natomiast pytanie, czy ci sędziowie, którzy zostali mianowani, otrzymali swoje nominacje z rąk marszałków Sejmu, którzy przecież nie byli wybranymi prezydentami, są ważne. I tutaj chodzi o nominacje, które udzielał Grzegorz Schetyna i Bronisław Komorowski swego czasu. Dobrze postawione pytanie. Ja też, panie redaktorze, mówiąc szczerze, nie rozumiem za bardzo, o co w tym sporze chodzi. Ja też nie rozumiem tych opowiadań opozycji o tym neo-KRS-ie. Ale liczyłem, że mi pan wyjaśni. No. Z samym tym neo-KRS-ie rzekomym opozycją uczestniczy. Czy są tam, przecież mają swoich przedstawicieli. Delegują zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. I nie bardzo tego rozumiem i mówiąc szczerze, no, chyba opozycja powinna popracować, żeby nie tylko Polakom wytłumaczyć, ale stronie rządowej, o co tak naprawdę w tym chodzi. Neo-sędziowie, neo-KRS, to nie. No, to są jakieś wymyślone spory, którymi chcą żyć i chcą na tym robić kampanię. Życzę im szczęścia, ale wydaje mi się, że z tego chleba nie będzie. Mm-hmm. Immunitety. Kolejny pomysł. Ustawa, która ma znieść immunitety posłów, senatorów, sędziów. Immunitet ma dotyczyć tylko tego fragmentu, który życiorysu danego osobnika, który jest związany z jego pracą. Innymi słowy, jeżeli będąc sędzią ukradniemy wiertarkę ze sklepu albo 50 zł starszej pani, no to nie jest związane z wypełnianiem mandatu sędziego. Ja mam przynajmniej takie wrażenie, może się mylę. Ja też mam takie wrażenie i uważam, że jest to zmiana, która powinna nastąpić. No widzieliśmy wszyscy pijanego parlamentarzystę akurat opozycji, który zasłaniał się legitymacją parlamentarną, żeby nie poddać się badaniu na alkomacie. To było żenujące i przyznam się, że jako parlamentarzysta, jako poseł na Sejm, było mi wstyd. Nie patrząc na to, że jest to parlamentarzysta opozycji, ale po prostu no, żaden z parlamentarzystów nie może zachowywać się jak gówniarz. A przepraszam za to, że... Przepraszam bardzo, to jest poważny program, a pan tutaj sobie żarty robi już od rana. Przecież wszyscy widzimy, co się dzieje w Sejmie. No. Tak, ale no, są różne temperamenty, są różne poziomy wiedzy, są różne jak gdyby style uprawiania polityki. No, ale nie może dochodzić do sytuacji, że pijany poseł na rowerze będzie się zasłaniał legitymacją, żeby policjanci nie mogli go poddać prostemu badaniu. Oczywiście cała działalność jego dotycząca zadawania pytań, wdrożenia spraw państwowych powinna być objęta pewnym immunitetem, że może tutaj nie można na niego wywierać wpływu. No to po to jest immunitet, żeby nie wywierać takiego wpływu. No ale te najprostsze rzeczy kryminalne czy wykroczeniowe powinny być oczywiście spod tego wyłączone. Już ruch drogowy to zupełna oczywistość, że wykroczenia w ruchu drogowym no, muszą być, no, wszyscy muszą być równi wobec prawa. Widzimy doskonale, że w niektórych sytuacjach, takich jak zrobił to poseł Starczewski, no, nieprzebadany alkomatem prawdopodobnie będzie próbował uniknąć odpowiedzialności za swoje czyny. Na to nie ma zgody. To samo dotyczy prokuratorów, sędziów. Uważamy, że sytuacja dojrzała do tego, żeby taką zmianę przeprowadzić i zdajemy sobie sprawę, że Polacy chcą takiej zmiany. Ograniczenie immunitetu to jest kwestia takich podstawowej świadomości Polaków i trzeba to po prostu zrobić. Oczywiście, żeby to zmienić, trzeba zmienić konstytucję i będziemy debatować nad tą zmianą. Zobaczymy. Może trzeba będzie pójść nawet krok dalej, jeżeli opozycja nie zgodzi się na to. Zobaczymy. Myślę, że wiele tutaj rozwiązań jest w grze.
Tak jak wspominamy posła Franciszka Starczewskiego, no to oczywiście pamiętamy to poseł Koalicji Obywatelskiej, jego rajd, jego bieg z zeszłego roku z niebieską torbą, który naruszał i przeszkadzał w pracy strażnikom granicznym, przeszkadzał w pracy żołnierzom, którzy tam pilnowali polskiej granicy i świadomie bądź nie wziął udział w akcji antypolskiej organizowanej przez sąsiednie państwo Białoruś i Rosję. Akcja nazywała się Śluza, polegała na zalaniu Polski imigrantami. Teraz druga taka sytuacja jest. Z najlepszej wiedzy to był trzeźwy wówczas, więc robił to z pełną świadomością, panie redaktorze. No właśnie. I mamy teraz analogiczną sytuację na granicy z obwodem kaliningradzkim i też z kręgów opozycji słyszymy takie gniewne pomruki. Dlaczego się tutaj bronimy, dlaczego się opieramy? No pierwsza rzecz. Parlamentarzyści, którzy wykorzystują immunitet do tego, by brać udział, świadomie bądź nie, w akcjach wrogich w Polsce państw. To refleksja pana na ten temat. A druga sprawa, jak wygląda sytuacja na północno-wschodniej granicy z obwodem królewieckim bądź kaliningradzkim, jak chcą Rosjanie? Sytuacja tam jest na razie spokojna. Wojsko spokojnie buduje zaporę z koncertiny. Za chwilę Straż Graniczna rozstrzygnie postępowanie, w którym wyłoni wykonawcę zapory perymetrycznej, tej takiej elektronicznej, którą żeśmy już od jakiegoś czasu planowali, tak czy siak ona miała powstać. Nie notujemy żadnych wydarzeń takich nadzwyczajnych na tej granicy. No, niemniej jednak zdajemy sobie sprawę, że tam, gdzie Putin szuka destabilizacji Europy, co do tego nie ma wątpliwości. Putin chce pokazać, że trzeba z nim żyć poprawnie, bo inaczej będziemy zdestabilizowani, że będziemy atakowani, nękani działaniami hybrydowymi, poddani działaniom hybrydowym. I dlatego no, spodziewamy się, że może dojść do takiej sytuacji jak na Białorusi. Jak nie dojdzie, to bardzo dobrze. Natomiast my wysyłamy czytelny sygnał Putinowi oraz tym, którzy są jak gdyby potencjalnym żyznym elementem, który mógłby po prostu migrować tutaj, próbować się dostać do Europy tą drogą, że ten, nie tędy droga, że my pilnujemy, że Polska będzie przygotowana, że to nie będzie łatwo i żeby tutaj nie ulegali za bardzo na pokusom rosyjskich biur podróży, które będą chciały ich tu ściągnąć. To jest jak gdyby pierwszy element. A druga pytanie o tę opozycję. No to ja już wielokrotnie mówiłem, że zazdroszczę opozycji w państwach bałtyckich. Zazdroszczę tym rządom, bo w sprawach najważniejszych dla ich krajów opozycja głosuje razem z rządem. Jest to odpowiedzialne, mądre i zgodne z interesem narodowym. Ja przypomnę, że większość polskiej opozycji, nie cała, ale większość polskiej opozycji głosowała przeciwko zaporze na granicy. Głosowała przeciwko rozwiązaniom, które miały poprawić to bezpieczeństwo na granicy. To jest działanie na zasadzie im gorzej, im lepiej. Ja nie tak dawno rozmawiałem z pewnym parlamentarzystą, który bardzo się cieszył, że może nie być węgla, że bardzo się cieszył, że mogą być kłopoty finansowe, bardzo się cieszył, że będzie kryzys. Jemu nie zależy na Polsce. Jemu tylko zależało na korycie, na tym, żeby się na kryzysie dopchać do władzy. To jest antypatriotyczne. Nie wyobrażam sobie czegoś takiego, że będąc w opozycji będziemy się cieszyć, że jest inflacja. Inflacja jest na całym świecie wywołana w zasadzie przez wojnę Putina i COVID. Natomiast, że będziemy się cieszyć z tego, że coś w Polsce poszło nie tak. Nie, nie. My będziemy, przekonywaliśmy, będąc w opozycji, że potrafimy pewne rzeczy zrobić lepiej, gdzie są luki, czego rząd nie robi, co powinien zrobić, ale nigdy nie przyszło nam do głowy, żeby cieszyć się i hołdować w zasadzie im gorzej, tym lepiej. Obecna opozycja tak właśnie działa i jestem przekonany, że nawet skumaliby się z diabłem albo Putinem, żeby dojść do władzy i osiągnąć tutaj zamierzony cel. 11 marca tego roku Sejm przegłosował ustawę o obronie ojczyzny, o wzmocnieniu armii, o szkoleniach wojskowych i tak dalej, i tak dalej. 5 posłów Konfederacji wstrzymało się wtedy od głosu. Czy dzisiejsze wyniki tej partii to są konsekwencje jej
rozchwiania i takiego prorosyjskiego jednak. Wydaje mi się, że tak. Wydaje mi się, że jednak elektorat Konfederacji to elektorat oczywiście mający własne poglądy, ale patriotyczny i czasami się różni od, w niektórych sprawach od poglądu, który ma Prawo i Sprawiedliwość, ale jednak w kwestiach zasadniczych ten elektorat stoi po stronie polskiej. Jak gdyby, jeżeli Janusz Korwin-Mikke czy Grzegorz Braun wysyłają takie sygnały antyukraińskie, prorosyjskie, no to ten elektorat się dezorganizuje, dezorientuje i, albo przechodzi po prostu i no nie wiem, to jest oczywiście, każda partia prowadzi własną politykę. Ja nie będę nic z Konfederatą radził. Mieliśmy spokojny marsz niepodległości i to było tak, że do 2015 roku te marsze były dosyć gwałtowne. Tam się 2015 był spokojny, ale do 2014 działy się jakieś akcje chuligańskie i tak dalej, i tak dalej. Czy jest pan w stanie powiedzieć, czy te chuligańskie wydarzenia na marszu były inspirowane, kierowane przez ówczesne władze, przez ówczesne policję czy Ministerstwo Spraw Wewnętrznych? Ja wiem jedno, w mojej ocenie ówczesnej władzy nie zależało na tym, żeby pokazać Marsz Niepodległości w dobrym świetle. Jeżeli tam była zadyma na tym marszu, to no jak gdyby używano tej zadymy do tego, żeby pokazać, że te środowiska są niedobre, że ci, którzy idą w marszu, szukają zawieruchy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No była taka narracja i dopuszczano do pewnych prowokacji, jestem o tym przekonany. Czy one były inspirowane, nie jestem, przez rząd na przykład ówczesny, no nie mam na to dowodów, ale cała Polska widziała, jak to wyglądało. Cała Polska słyszała nagrania pani Bieńkowskiej z Wojtunikiem, gdzie Wojtunik, chociaż w śledztwie zapewne zeznał inaczej, ale mówił o tym, że jak gdyby spalono budkę jako element prowokacji. Oczywiście. Jeszcze ostatnie pytanie, jak wracamy do nagrań. Czy będzie komisja, która ma sprawdzić te nagrania? Domagał się takiej komisji Donald Tusk. To niech ją, ja uważam, że powinna być komisja, która sprawdzi, jak doszło do uzależnienia energetycznego Polski i jak pewne projekty, które walczyły z tym uzależnieniem, jak choćby Baltic Pipe, były blokowane przez niektóre rządy, przez niektórych ministrów. I zapytać się tych ministrów, dlaczego to robili. Myślę, że Polska chętnie dzisiaj w dobie kryzysu energetycznego usłyszałaby odpowiedź na to pytanie. Jak to się stało, że polskie kopalnie były wyłączane tutaj, jaka była w tym rola Unii Europejskiej oraz innego rodzaju nacisków? No, o tym pewnie... Pytanie, na które znamy oczywiście odpowiedź, ale jest kilka innych pytań jeszcze, myślę, że ciekawych, na które można byłoby na tej komisji porozmawiać. Bardzo dziękuję. Maciej Wąsik, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji. Dziękujemy również, miłego dnia życzymy. Do widzenia. Tyle, proszę państwa, na ten temat, a my za moment połączymy się, mam nadzieję, z Wojtkiem Neweliczem, który jest na Ukrainie i dowiemy się, jak tam atmosfera w Chersoniu.